Witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają was Kamil Kawalec i Norbert Bączek. Norbert, porozmawiajmy dzisiaj o tym, które Państwo dysponowało najlepszą armią w czasie II wojny światowej. Wiem, że takie tematy z tej kategorii najlepszy i najgorszy to są mocno kontrowersyjne, no ale jak pokazał nasz odcinek o najlepszym de facto czołgu II wojny światowej, no nie boimy się kontrowersyjnych chyba tematów. Nie boimy się. Jako że swego czasu byłeś redaktorem naczelnym Poligonu, czyli Maga magazynu miłośników wojsk lądowych. To może skupmy się na wojskach lądowych. Za ułatwienia. Tak. To zdecydowanie nam bardzo ułatwi całą tą sprawę. Zacznijmy od tego, co, co w ogóle oznacza, że armia jest najlepsza. No, czy najlepszą armią II wojny światowej była armia, która wygrała wojnę, chociaż żadna armia w pojedynkę nie wygrała tej wojny. No, ale z drugiej strony można powiedzieć, że najlepszą armią II wojny światowej był Wehrmacht, bo trzeba było zmobilizować wszystkie największe potęgi światowe, żeby go pokonać. No i jest jeszcze też armia japońska, która przecież zajęła sporą część Azji. No to też wymaga jakiejś sprawności. No więc no, nie, nie wiem, jak to tutaj sklasyfikować, co, 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 co tak naprawdę oznacza najlepszy, Twoim zdaniem. Tak, no, tak jak za. Zauważyłeś. No. Pytanie, jaka armia była najlepsza w II wojnie światowej, to chyba najłatwiej można odpowiedzieć, to zależy. Tradycyjnie, to nie ma łatwej odpowiedzi. Znaczy tak, no bo tutaj musimy się zastanowić nad kryteriami oceny armii. Więc ja powiem tak, jaka jest najlepsza armia II wojny światowej? Najlepsza armia II wojny światowej, jest, proszę Państwa, to jest taka, która ma najlepsze zaplecze i największe możliwości przemysłowe. W związku z czym, po pierwsze, nie cierpi na niedobory amunicji ani Paliw, ma ich wystarczająco dużo, aby żołnierzy najpierw właściwie przeszkolić, a potem właściwie zaopatrywać na polu walki. Ma na tyle wydajną logistykę i system przemysłowy, że może na bieżąco uzupełniać straty i rozwijać liczebność, rozwijać siły zbrojne również pod względem technicznym, a więc stale je modernizować. Jako żywo, chyba rozmawiamy o Armii Czerwonej. Nie, Armia Czerwona absolutnie się nie kwalifikuje do tego, bo nie było czegoś takiego jak najlepsza armia II wojny światowej, ponieważ II wojna światowa była na tyle, chociaż trwała tylko 6 lat, była na tyle dynamiczna, na tyle złożonym procesem, że zupełnie inny potencjał i możliwości reprezentowały ze sobą różne armie w roku 1939, a zupełnie inny w roku 1945. Jeżeli spojrzymy na rok 1945, to niezaprzeczalnie najbardziej skutecznym narzędziem lądowego pola walki jest amerykańska armia, której potęga nie tyle wyrażała się liczbą dywizji, co ich skutecznością i efektywnością na polu walki. Ale jeżeli cofniemy się o te 6 lat do tyłu, spojrzymy na rok 1939, to US Army była wtedy bardzo przeciętną, słabą, słabszą liczebnie niż Wojsko polskiej Armią, która w gruncie rzeczy miała bardzo ograniczone możliwości bojowe. W roku 1939 niewątpliwe pod względem efektywności i skuteczności to Niemcy. Miały najlepszą armię lądową, czyli mówimy o her, co potwierdziły kampanie 1939, 40 i 1941 roku. Ale Niemcy okazali się bardziej sprinterem niż maratończykiem, a wojna okazała się jednak maratonem, a nie biegiem na 200 metrów, w związku z czym ich potencjał zaczął się szybko wyczerpywać. W pierwszej kolejności erozja ich sił zbrojnych wynikała z tego, iż nie mieli wystarczająco wydajnego zaplecza, a więc zaczęła koleć wyszkolenie, a potem zaczęła kuleć możliwości uzupełnienia i stałej modernizacji sił zbrojnych. Ponieważ Druga wojna światowa to bezustanna modernizacja. Antyczny wyścig zbrojeń. Niemcy w 1939 roku mają na pewno najlepsze wojska lądowe na świecie. A z czego to wynika? Przede wszystkim wynika to z doktryny, z taktyki i ze sztuki operacyjnej. U Niemców Najmocniejszy element to jest dowodzenie, szybkość i sprawność dowodzenia na poziomie taktycznym i operacyjnym. A więc powiedzmy, że w przypadku Niemców ich największą zaletą jest elastyczność działania i tą elastyczność działania potem będą naśladować wszyscy. Armia amerykańska, u końca wojny najpotężniejsza, to przede wszystkim olbrzymia przewaga materiałowa i stawianie na miażdżenie przeciwnika właśnie przewagą materiałową, przewagą ogniową. Żadna inna armia nie może sobie pozwolić na wystrzelenie takiej liczby pocisków i na takie zaopatrzenie, jak miała US Army. Jeżeli spojrzymy na Armię Czerwoną, to jest to przede wszystkim armia, która stawia na wytrwałość, bitność żołnierza. To znaczy, w tym wypadku żołnierz Armii Czerwonej jest twardym przeciwnikiem, nawet w warunkach słabego zaopatrzenia. No ale oczywiście to też siłą rzeczy stopniowo w czasie wojny będzie wynikać, bo w roku 1941 mamy jeszcze do czynienia z masowym poddawaniem się żołnierzy Armii Czerwonej, ale od roku 1942 de facto ten proces będzie zanikał. Tutaj będziemy obserwować wytrwałość. Bardzo ciężko jest pokonać żołnierzy Armii Czerwonej, jeżeli oni zajmą jakiś teren, mają tendencję do niesamowitego szybkiego kopywania się w jakimś miejscu, do twardej obrony, więc to są żołnierze, których należy przede wszystkim zwrócić uwagę tutaj na wytrzymałość i wytrwałość. Chociaż sztuka taktyczna czy nawet operacyjna do 1943 roku w armii czerwonej była bardzo słaba. To znaczy właściwie wszyscy musieli w pewnym momencie przyznać się i skopiować model niemiecki jeśli chodzi o kwestie taktyczne na różnym poziomie, czy od plutonów, kompanii, walki, batalionami i tak dalej poczynając. Ponieważ ta elastyczna, nowoczesna metoda wojny niemieckiej okazała się skuteczna, no i wszyscy podpatrywali się od, od siebie, więc jeżeli okazało się, że niemieckie metody skutkują, no to inni w pewnym momencie zaczęli te metody kopiować. Dla Niemców zresztą z fatalnym skutkiem, bo jeżeli Niemcy przede wszystkim mieli przewagę w pewnym takiej nowości sztuki taktycznej, sztuki operacyjnej, jeżeli inni zaczęli powielać ich rozwiązania w, te, w tym zakresie, no to Niemcy utracili tę przewagę. A skoro ich przewaga nie leżała w przewadze liczebnej, ich przewaga nie leżała w przewadze materiałowej, no to jeżeli stracili ten swój podstawowy atut, no to zaczęli przegrywać, bo nagle się okazało, że wszyscy zaczynają walczyć bardzo podobnie. Wszyscy zaczynają walczyć według tych samych zasad. Czyli jeżeli wszyscy walczą tak samo, no to nagle decydujący zaczyna być liczebność, zaczyna być właśnie przewaga materiałowa nad sztuką operacyjną czy nad taktyką. Skuteczność sił zbrojnych zależy od efektywności państwa, od efektywności zaplecza. Nawet armia, która się wiele klęsk, ale która ma dobre zaplecze, będzie w stanie się otworzyć, a co bardzo ważne, mimo tych klęsk, jeżeli zaplecze tyły zostaną zachowane, to taka armia będzie się uczyła na błędach. Ale tutaj troszkę za tym, oczywiście, wcześniej mówiliśmy o Armii Czerwonej, no gdzie jednak te zaplecze nie możemy powiedzieć, że funkcjonowało w dobry sposób. Często jednostkom Armii Czerwonej, będącym w ofensywie brakowało zarówno paliwa, brakowało amunicji, a mimo wszystko zwyciężali. Znaczy Niemców. Ar armia Czerwona ostatecznie zwyciężyła Armię Niemiecką słabością swojego przeciwnika. To znaczy ona nie nie zwyciężyła Niemców dlatego, że była taka super, ani taka nowoczesna, ani taka skuteczna, bo nie była wcale. Armia Czerwona pod wieloma względami, w stosunku do armii niemieckiej, ale również do armii amerykańskiej czy armii brytyjskiej, była armią zacofaną technicznie. Dlatego, że na poziomie środków łączności, na poziomie środków naprowadzenia artylerii, była to armia o wiele gorsza. Niż armia niemiecka czy armia amerykańska. Rosjanie odnosili sukcesy, po pierwsze, dzięki masowości użycia określonych sił i środków, a po drugie, odnosili sukcesy dlatego, że od 1943 roku zaczęła się poważna erozja armii niemieckiej. Czyli Armia Czerwona odniosła zwycięstwo, w tym sensie, że wkroczyła do Berlina i do Wiednia, odniosła zwycięstwo słabością swojego przeciwnika, ponieważ Niemcy w pewnym momencie nie mieli już dość amunicji i dość paliwa, aby skutecznie walczyć z Rosjanami. Natomiast jeżeli się dokładnie Szczegółowo śledzi działania Armii Czerwonej, to widać, że to była armia, która borykała się z bardzo poważnymi problemami logistycznymi, i gdyby nie pomoc w ramach Lend-Lease, to jest zapewnienie dostaw dużej ilości ciężarówek, amerykańskich, ale również dostaw paliwa, gdyby nie dostawy również żywności dla Armii Czerwonej, to jej efektywność byłaby bardzo słaba. Bez pomocy Stanów Zjednoczonych efektywność Armii Czerwonej w II wojny światowej byłaby o wiele, o wiele niższa, nawet w 1944 i w 1945 roku Armia Czerwona swoje zwycięstwa płaciła olbrzymią cenę. Zarówno jeśli chodzi o straty ludzkie, jak i straty sprzętowe. I właśnie to powoduje, że jej skuteczność i efektywność bojowa jest dyskusyjna. No bo nawet jeżeli weźmiemy wielkie zwycięstwa, operacja Bagration, no niewątpliwie pod względem operacyjnym było to wielkie zwycięstwo Armii Czerwonej nad wojskami niemieckimi. Ale jeżeli tak prześledzimy straty jakie ponieśli Rosjanie, aby odnieść to zwycięstwo, no to mamy tutaj ten problem, że w gruncie rzeczy straty zwycięzcy i straty pokonanego, nie licząc jeńców oczywiście, ale mówimy o zabitych rannych, no są do siebie zbliżone. Więc gdyby Niemcy byli silniejsi, gdyby mieli możliwość toczenia tej walki w sposób równorzędny, a nie mieli, no to tych zwycięstw by nie było w gruncie rzeczy. No bo umówiliśmy się, że będziemy porównywać wojska lądowe, ale zrobię taki mały przeskok do lotnictwa. Niemcy na froncie wschodnim mieli wielokrotnie Słabsze siły powietrzne niż Rosjanie, liczebnie. A jednak w latach 1941 42 po pierwsze potrafili Rosjan zdominować, a potem w latach 43-45 mimo tej miażdżącej przewagi liczebnej przeciwnika, nie dali się zepchnąć z nieba. To znaczy, lotnictwo radzieckie nigdy nie wywalczyło pełnego panowania w powietrzu. Jego efektywność bojowa w porównaniu do lotnictwa amerykańskiego była wielokrotnie niższa. To była wręcz przepaść. Jeśli chodzi o efektywność bojową, o taktykę walki, o doświadczenie i tak dalej tak dalej i tak dalej, Niemcy oddają de facto inicjatywę na wielu odcinkach frontu wschodniego w roku 42 Armii Czerwonej, na przykład na kierunku moskiewskim. Ale ta armia będzie potrzebowała prawie dwóch lat, żeby zacząć odnosić zwycięstwa na tym kierunku. Będzie potrzebowała ponad roku, żeby czynić to na kierunku, na przykład ukraińskim. To też świadczy o tym, że że ta armia musiała się jakby odbudować na nowo, również z pomocą anglosasów, no i wykorzystać jednak słabość przeciwnika. To znaczy Niemcy od 1942 roku, borykający się z problemami, olbrzymimi problemami logistycznymi, nie byli w stanie już odtwarzać swoich sił zbrojnych na takim poziomie, jak mieli wcześniej. Czyli ich kadra była coraz słabsza, jakość żołnierzy była coraz słabsza, w dywizjach było mniej sprzętu, żołnierze byli gorzej wyszkoleni dalej i tak dalej. Ciężko jest porównywać, jak to się mówi, gruszki z jabłkami czasami, tak? No bo szukamy odpowiedzi na, na, na pojęcie najlepszej armii świ no w 1941 roku armia niemiecka przeważa Armię Czerwoną pod względem wyszkolenia, pod względem zdolności taktycznych, operacyjnych bardzo poważnie. To zaczyna się wyrównywać w roku 1943, ale to się zaczyna wyrównywać z jednej strony z powodu wzrostu efektywności bojowej Armii Czerwonej, a z drugiej strony z powodu spadku jakości Armii Niemieckiej. Niemcy generałowie oceniali, że chyba Rosjanie do końca wojny nie nauczyli się tak naprawdę sprawnie dowodzić z dużymi związkami pancernymi. W roku 1945 możemy znaleźć przykłady potwierdzające, jak i negujące. Te, te, Tą tezę, ale prawdą jest, że Rosjanie no, w roku 45. zarządzanie tymi związkami jednak pancernymi stoi na, na i tak najwyższym poziomie, jeżeli jeżeli rok 41. jest tym najniższym poziomem, to rok 45. jest tym najwyższym poziomem. Natomiast w roku 45. ta Armia Czerwona nie jest już w żaden sposób realnie sprawdzana. To znaczy Niemcy są już tak słabi, że oni nie mogą już jej sprawdzić w ten sposób, że... Znaczy gdyby Armia Niemiecka w 45. roku miała chociażby ten potencjał, który miała w roku 43., to rzeczywiście te zagony pan Cerny Armii Czerwonej, no, mogłoby to się dla nich źle skończyć, tak jak się kończyło wcześniej źle. A co z Brytyjczykami? Czy ich armia była silna tym, że mieli właśnie swojego dużego brata za, za oceanu, jednak no, zwyciężyli w Afryce niemalże samodzielnie <laughs> Niemców i Włochów. To, to jest to jakiś wyczyn, no. nie, nie dali się całkowicie zniszczyć w Azji. Znaczy, Armia Brytyjska, kiedy mówimy pojęcie Armia Brytyjska, to musimy sobie uświadomić, że w czasie II wojny światowej Wielka Brytania była imperium i bardzo wiele dywizji było na przykład hinduskich, tak? więc Armia Brytyjska, no, to były też państwa niezależne, były Dywizje australijskie, nowozelandzkie, południowoafrykańskie, były wojska kanadyjskie, byli Brytyjczycy w rozumieniu Anglików, Szkotów, Irlandczyków czy, czy, czy Walijczyków. Była bardzo duża armia hinduska, no więc trochę inną specyfikę miały oddziały nie wiem, nowozelandzkie, a trochę inną specyfikę miały oddziały kanadyjskie. Jeżeli w ogóle miałbym tu porównywać, to chyba to najbardziej twarde i bitne w ogóle były uznawane jednostki kanadyjskie. Natomiast z Brytyjczykami jest bardzo ciężko ocenić ich armię, dlatego że ich armia też, znaczy ich armia może była najbardziej podobna w roku 1939-1945, bo już w roku 1939 mówimy o armii, która ma pełną mechanizację. W Europie, oczywiście. Nie, nie, nie mówimy o całym imperium, ale mówimy o wojskach w Europie. I ta armia miała tą pełną mechanizację, czy to w kampanii roku 1940, czy potem we Włoszech, w kampanii francuskiej w 1944 czy 1945 roku w Niemczech. Armia brytyjska była jedną z najlepszych armii II wojny światowej, natomiast dużą, poważną wadą tej armii był schematyzm. Schematyzm działania wyższej kadry dowódczej. To kładzie się cieniem na ocenianie Brytyjczyków. Można by powiedzieć, że armia brytyjska, ten schematyzm powodował, że, że efektywność bojowa armii brytyjskiej bywała ograniczona. Więc to wbrew pozorom była potężna, a Brytyjczycy wystawili potężne siły zbrojne. Podobnie zresztą jak w przypadku Amerykanów, w roku 1944-1945 dysponowała ta armia niesamowicie skuteczną logistyką. To znaczy struktura sił zbrojnych brytyjskich była taka, że po przegranym boju, jednodniowym boju, no weźmy chociażby Fales, początek sierpnia 1944, weźmy naszą pierwszą dywizję pancerną generała Maczka, ją weźmy dlatego, że ona funkcjonuje według procedur brytyjskich. Ona jest zostawiana, wyszkolona według wzorca brytyjskiego. Początek bitwy pod Fales jest dla naszych pancerniaków niezbyt udany. No, delikatnie mówiąc. Ponosimy duże straty w czołgach, ale system, brytyjski system uzupełnień i struktury powoduje, że już następnego dnia, w ciągu 41 dnia lub 48 godzin, to zależy jak na to spojrzymy, zaplecze jest w stanie wystawić tej dywizji właściwie komplet nowych czołgów. To znaczy ten system powoduje, że mimo przegranego boju natychmiast otworzamy gotowość bojową. To jest niesamowite. No i w 1944 roku Armia Brytyjska obok Armii Amerykańskiej jest najnowocześniejszą armią świata. A dlaczego? Jeden z takich bardzo prostych przeliczników. Jest tam więcej artylerzystów niż piechurów. To znaczy od XIX wieku tak naprawdę, od czasów wojen napoleońskich, bitwy rozstrzyga artyleria. Nie żołnierz walczący bagnetem, nie żołnierz strzelający do drugiego żołnierza z karabinu, tylko artyleria. Dwie trzecie wszystkich zabitych żołnierzy, czy to w I, czy w II wojnie światowej, zapiła artyleria. I jeżeli mamy więcej artylerzystów niż piechurów, to mamy potężną siłę ognia. Oczywiście, jeżeli mamy municję. Tak, ale na, w przypadku Brytyjczyków i Amerykanów, jakby to powiedziałem, prosty amerykański GI, czyli żołnierz amerykański, no problem. Ammo <laughs> <I'm> no problem. <laughs> więc, więc tutaj mamy taką sytuację, że jeżeli mamy nowoczesne działa, mamy... Świetnie skoordynowany system naprowadzania artylerii, doskonałą łączność radiową, dużo dział i właściwie niewyczerpane zasoby amunicji, no to właściwie nie można już pokonać. I w roku 44 nie ma już takiej armii na świecie, która może zmierzyć się i pokonać w wielkiej bitwie Amerykanów czy, czy, czy Brytyjczyków. Nie zrobi tego Armia Czerwona. Oczywiście Niemcy tego nie zrobią, wiemy, że tego nie są w stanie zrobić, potwierdziła to II wojna światowa, a nie są w stanie tego zrobić z tego prostego powodu, że nie mają takiej liczby amunicji ani paliwa, żeby się mierzyć po prostu z przeciwnikiem. Natomiast Armia Czerwona jest nieefektywna, ona ma dosyć. Dużo, bardzo dużo nawet dział, bardzo dużo czołgów, ale gdybyśmy próbowali stworzyć sobie taki hipotetyczny obraz starcia Armii Amerykańskiej i Armii Czerwonej w roku 1945, dla Rosjan byłby to wstrząs porównywalny do wstrząsu 1941 roku i zderzenia się z Wehrmachtem. Gdyby Rosjanie próbowali toczyć wojnę z Amerykanami na lądzie, tak jak próbowali ją toczyć z Niemcami, to, to skończyłoby się to dla nich straszliwą katastrofą bardzo szybko, ponieważ nie, Amerykanie zniszczyliby te wojska radzieckie stosunkowo szybko, wykorzystując przewagę technologiczną, przewagę w Wietrzu, przewagę dostępności amunicji, paliw i tak dalej, no ale o czym my mówimy, jeżeli w 1945 roku armia czerwona wchodzi do, do Berlina na amerykańskich ciężarówkach i korzystając z amerykańskiego paliwa. Więc... Częściowo na amerykańskich czołgach. Tak, częściowo na amerykańskich czołgach. No... No właśnie chciałem powiedzieć, że kiedyś yy, jeden z naszych rozmów rozmówli, że armia amerykańska w 1944-1945 yy, była tą, która wprowadziła nowoczesną wojnę. Jeżeli już będziemy szukać takich najlepszych armii II wojny światowej, to, to w mojej opinii będziemy mieli takich dwóch faworytów: w latach 1939 41 to będą wojska niemieckie, a w latach 44-45 to będzie armia amerykańska. I właśnie tak jak powiedziałeś, czym te dwie armie się różniły w okresie swojego szczytowego sukcesu? No bo armia niemiecka, mimo wszystko nawet w okresie swojego szczytowego sukcesu, w latach 39-41, kiedy jej potęga była największa, w dużej mierze opierała się na walce bezpośredniej. To znaczy oczywiście system łączności, system naprowadzania artylerii, to były bardzo ważne rzeczy, ale jednak Niemcy nie cofali się przed tym, iż dla nich manewr Sztuka operacyjna w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, różnego rodzaju niuanse taktyczne, czyli przebojowość drużyn plutonów, kompanii piechoty no to były ważkie rzeczy. Walka bezpośrednia, przełamanie przeciwnika szturmem, to było jednak dla armii niemieckiej zawsze bardzo ważne. Takie starcie twarzą w twarz z przeciwnikiem, stoczenie bitwy na zasadach walki czołg w czołg, człowiek w człowiek. Natomiast jeżeli spojrzymy na armię amerykańską lat 44-45, to tam filozofia toczenia walki jest już odmienna. Oczywiście Amerykanie walczą na linistyczności wojskich, piechota ich czołgiści walczą. Na Pacyfiku mamy oczywiście sławnych marińsk, którzy również walczą w twarzą w twarz, to jest, to jest oczywiste, że piechota ostatecznie musi zająć teren, ale Filozofia jest zupełnie inna. To jest armia, która opiera się na miażdżącej przewadze materiałowej i na miażdżącej przewadze ogniowej. I to jest na zasadzie takiej, że jeżeli w 1945 roku oddziały amerykańskie prowadzą natarcie i trafiają na opór, to dowódca różnego szczebla, czy to będzie dowódca batalionu, pułku, może ostatecznie dowódca dywizji, w zależności jaki to jest wielkość oporu. On nie będzie podejmował decyzji takiej, jaką by w sposób naturalny w roku 1940 czy 1941 podjął dowódca niemiecki. No bo dowódca niemiecki, na przykład nasierającego pułku, gdyby natrafił na opór, no by to podjąłby decyzję, że on teraz połączy dwóch elementów, tak? Czyli ognia i manewru, stoczy bój i pokona przeciwnika, którego napotka. Natomiast ta filozofia amerykańska była jednak nieco odmienna i ona sprowadzała się do tego, że jeżeli mamy opór, to nie będziemy koniecznie dążyć do boju, bo możemy tego przeciwnika zabić, w ogóle nie narażając własnych żołnierzy. Zatrzymamy się, położymy gwałtowny ogień artyleryjski, wezmiemy jeszcze lotnictwo. No jeżeli ktoś tam jeszcze dycha, to się będziemy zastanawiać, tak? Ale mamy takie możliwości, że nie musimy przyjmować walki. Znaczy, w tym sensie nie, możemy, nie musimy jej przyjmować, że możemy pokonać przeciwnika przewagą ogniową i w te Fakt, ona będzie już tak duża, że, że, że przeciwnik utraci zdolność do prowadzenia skutecznej walki i będzie go można w gruncie rzeczy już powiedzmy, że dobić. I to jest, to jest olbrzymia różnica, bo dowódca niemiecki, dążąc do walki, jakby na to nie patrzeć, kalkulował, że poświęci życie części swoich ludzi. To znaczy z góry zakładano, że część własnych żołnierzy polegnie w walce. To było skalkulowane. Życie ludzkie dla oficera niemieckiego, mówię o życiu własnych żołnierzy. Mimo wszystko, nie miało takiej wartości jak to samo życie dla oficera armii amerykańskiej dla amerykanina było naturalne żeby nie że on nie będzie narażał swoich żołnierzy jeżeli nie musi ich narażać to nie znaczy że amerykanie nie byli twardzi to nie znaczy, że nie, Amerykanie nie, nie, nie potrafili się bić, bo potrafili się bić bardzo dobrze. Pokazała to Ardeny. To jest chyba najlepszy przykład w grudniu 44 roku, kiedy armia niemiecka wykonała ofensywę, ale armia niemiecka była już na tyle słaba, że ta ofensywa była rachityczna i wówczas Amerykanie pokazali, że nawet w warunkach przewagi materiałowej przeciwnika potrafią bić się fanatycznie i doskonale. Natomiast, jeżeli nie trzeba narażać życia własnych żołnierzy, jeżeli można przeciwnika pokonać bez ryzyka, no to siłą rzeczy właśnie tak postępowali amerykańscy oficerowie. Nie jest sztuką zginąć za swój Kraj, sztuką jest sprawić, żeby wróg zginął za swój. I ta filozofia, ta maksyma przyświecała amerykańskim oficerom, którzy zatrzymywali swoje bataliony i pułki, wzywali lotnictwo, które bombardowało wykryty obiekt linii oporu, wzywali swoją artylerię, najskuteczniejszą w 45 roku amerykańska artyleria i brytyjska artyleria, były najskutecz... ale amerykańska przede wszystkim, były najskuteczniejszymi artyleriami na świecie. Dywizją, tak? 12 amerykańskich ciężkich haubic było wiele efektywniejszych niż Brygada Artylerii Armii Czerwonej, na ten przykład, ponieważ Brygada. Artylerii. Armii Czerwonej nie posiadała takich środków rozpoznania, koordynacji artylerii, jak posiadali Amerykanie, no i nie posiadała nowoczesnej amunicji tego rodzaju, jak Amerykanie, z zapalnikami zbliżeniowymi, etc., etc. Więc ta armia amerykańska, chociaż teoretycznie mająca tylko te 90 dywizji, nie wszystkie nigdy nie skierowane do Europy, była niezwykle skuteczna. No, też taki paradoks, no jaka była największa armia II wojny światowej? No, armia amerykańska była największa. W sumie Amerykanie zmobilizowali 14 milionów ludzi. Armia Czerwona w czytowym momencie to jest 11 milionów żołnierzy i Wehrmacht. W szczytowym momencie, to jest 11 milionów żołnierzy. To są olbrzymie masy ludzkie, ale popatrzmy na straty w czasie wojny, tak? No, Amerykanie mają śmiesznie niskie straty w porównaniu do Wehrmachtu, a już nie mówiąc o Armii Czerwonej. Amerykanie zaczynali bitwę dopiero wówczas. Oczywiście pomijając na przykład Filipiny, kiedy zostali zaatakowani przez Japończyków, ale zasadniczo Amerykanie zaczynali bitwę dopiero wówczas, kiedy wiedzieli, że ją wygrają, bo po prostu przewaga materiałowa, czy to była Normandia, kampania francuska, potem kampania w Niemczech, gwarantowała to. Oczywiście to nie jest tak, że to była armia, która mogła zwyciężyć zawsze i wszędzie są ograniczenia określone, które powodowały, że US Army w czasie II Wojny Światowej doznała serii mniej lub bardziej bolesnych porażek. Tak no, była... no właśnie, no to właśnie porozmawiamy, a może jeszcze o armii, która zadała im tą serię porażek. O armii japońskiej. No z jednej strony nie była to bardzo technicznie rozwinięta armia, z drugiej strony opanowała no niezły kawałek Azji. Jaką armią była zatem armia japońska? Ocena armii japońskiej jest dosyć kłopotliwa. Po II Wojnie Światowej wśród wielu zawodowych oficerów zwycięskich armii alianckich robiono ankiety, jakimi żołnierzami chcieliby dowodzić, jacy żołnierze byli najbardziej wytrwali, zdyscyplinowani i tak dalej. No i w tych wszystkich ankietach Japończycy właściwie wygrywali. Podkreślano też, że żołnierz japoński był żołnierzem bitnym, zdyscyplinowanym, że był wręcz fanatyczny pod względem wytrzymałościowym i pod względem woli walki. Żołnierze japońscy odznaczali się fanatyzmem. Ale czy, kadra, czy zawodowa kadra japońska stała na wysokim poziomie? Sam wspomniałeś to, że pod względem technicznym nie była to armia zbyt zaawansowana, i jeśli spojrzymy na japońską armię, to ona w ogóle nie przystaje. Ona jest jakby w drugiej lidze pod względem wyposażenia, pod względem taktyki walki. Ma fatalną broń. No i w ogóle jakieś koszmarne no, zabezpieczenie logistyczne. Znaczy to jest a, armia samobójców, ale nie dlatego, że idzie do ataku z okrzykiem Banzai, tylko dlatego, że są przypadki, gdzie Japończycy organizowali operacje zbrojne w ogóle nie zakładając, że będzie jakieś zaopatrzenie. Znaczy, chyba z góry zakładali, że wszyscy ich żołnierze zginą albo zdobędą, znaczy na zasadzie albo zdobędziecie sobie jedzenie na wrogu, albo umrzecie z głodu. No system logistyczny armii japońskiej, system medyczny tej armii, to jest groza po prostu. No to, to być żołnierzem szeregowym, żołnierzem piechoty japońskiej, no prawdopodobieństwo śmierci to jest 90 parę procent, jeżeli się trafi na zły odcinek. Więc w mojej ocenie, jeżeli rozumiemy siły zbrojne jako system, a musimy rozumieć siły zbrojne jako system, to to była jedna z najgorszych armii. Oczywiście, oni odnieśli szereg sukcesów, ale po pierwsze walczyli z przeciwnikiem, który był słabszy i był gorzej zorganizowany. Też armia japońska, mimo wszystko w tym 41., jak zaczynała walkę z Brytyjczykami czy Amerykanami no to była skoncentrowana, była przygotowana. W związku z czym te pierwsze miesiące ofensywne zakończyły się wyraźnym sukcesem, ale też w walce z przeciwnikiem, który nie był najlepiej przygotowany do wojny. Czy to w Indiach Holenderskich, czy na Filipinach, no mimo wszystko armia amerykańska dopiero szykowała się do wojny. Ona się uczyła tej wojny dopiero. Przegrała walkę o Filipiny, no ale generał McArthur obiecał, że wróci i rzeczywiście wrócił. Już zupełnie inną US Army, już tą armią, o której my mówiliśmy. No bo na pewno w roku 1941 nie możemy powiedzieć, że US Army jest najlepszą armią bo nie. Natomiast Japończycy mają swoje 5 minut, mają takie pół roku, tak jak admirał Yamamoto mówił, że jak rozpocznę wojny to mogę szaleć rok albo dwa, a potem wyczerpie się mój potencjał. Tak naprawdę ten japoński potencjał wyczerpał się już po 6 miesiącach, no powiedzmy po roku. Już kampania pod Guadalcanal pokazała, że kiedy te warunki gry są narzucone przez przeciwnika, to Japończycy sobie nie radzą. Rzeczywiście, no w Chinach Japończycy odnieśli wielkie sukcesy, mało tego, Japończycy jako ostatnie państwo tak zwanej osi w roku 1944 przeprowadzili wielką ofensywę, w wyniku czego zajęli duże obszary południowych Chin. Ale, znów, jeżeli powiedziałem, że Armia Czerwona weszła do Berlina i do Wiednia, przede wszystkim słabością swojego przeciwnika, to w skali makro to samo mamy w Chinach. No bo powiedzmy sobie szczerze, a z jakimi to potężnymi siłami walczyli ci Japończycy? Czy to armią Chiang i sheka czy komunistami? No jednak chińska armia do roku, powiedzmy, 42-43, ale i później, no nie reprezentowała, to, to nie była, sami Japończycy byli zdumieni, dlaczego oni w 1937 roku tych Chin nie byli w stanie podbić w całości. Czy z tego co wiem, to Chiny dysponowały aż, jeżeli mówimy o nowoczesnej dywizji na wzór europejski, mieli takich dywizji aż jedną. Znaczy, lub dwie, to, 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 dwie. Dwie, dwie, dwie takie mieli. Rzeczywiście mieli dwie takie dywizje wzorowane na... na, na, na A jak na, na taki no. kraj, to... To, 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 to Przepraszam, mogłem przelecieć jedną. Tak, Japończycy w Chinach odnieśli serię suk sukcesów, ale Japończyków w Chinach nie pokonała chińska armia, ale pokonał ich czas i pokonała ich przestrzeń. Natomiast no, najlepsza armia II Wojny Światowej. No, też możemy powiedzieć, że są takie armie, których nikt nie spodziewał się, że będą miały wysoką efektywność bojową, a jednak II Wojna Światowa pokazała, że, że taką efektywność bojową miały. Na przykład taką niedowścignionym trochę wzorem dla małych państw europejskich, czy nawet dla średnich państw, europejskiej, takich jak Polska, gdzie jednak my mamy traumę klęsk II wojny światowej, to jest armia fińska, bo Finowie walczyli zarówno przeciwko Armii Czerwonej, a potem walczyli przeciwko Wehrmachtowi. Formalnie nawet znaleźli się, w, chociaż tylko formalnie, znaleźli się także w stanie wojny z Anglosasami, ale żadnej opcji armii do Helsinek nie wpuścili. Jeżeli spojrzymy, dlaczego Finowie odnosili takie sukcesy, no to tutaj możemy zwrócić uwagę na taki element, że mieli bardzo dobry element ludzki, to znaczy mieli bardzo dobry grząd którzy walczyli, to też jest ważne, na własnym terytorium, na terytorium, które jest trudne do rozwinięcia dużej masy wojska. To też trzeba wyraźnie podkreślić, bo jeżeli weźmiemy, nie wiem, byśmy w cudowny sposób przerzucili armię fińską gdzieś na, na... Ukraińskie stepy na przykład. Na przykład, to ta armia by sobie tam nie poradziła w żaden sposób tak, jak poradziła sobie we własnym kraju. To jest, to jest bardzo ważny element, że czy to walcząc przeciwko Niemcom, czy przede wszystkim walczyć przeciwko Rosjanom, bo, bo jednak głównym przeciwnikiem Finów w II wojnie światowej byli Rosjanie, to, to ci Rosjanie nigdy nie Mogli rozwinąć się, się tak, jakby chcieli walczyć. Znaczy, Finowie walczyli na swoich warunkach, na swoich zasadach i sprzyjały im teren, więc pojęcie przestrzeni, pojęcie klimatu stały po ich stronie. Ale przede wszystkim jednak do tego dochodziło to, że Finowie byli bardzo dzielnymi żołnierzami. Mieli bardzo wysoką samodyscyplinę i mieli bardzo zdolnych oficerów. No dobrze, ale ten ciek nie może chyba zakończyć się bez takiego, no pytania. <laughs> chyba wiem, wiesz, co chcę spytać. E, o, o naszą Armię Wrześniową. Jak ona na tego wszystkiego. Po, oczywiście pokrótce, bo to jest oczywiście zdaję sobie sprawę, to że to jest. to jest, to jest nawet na, osobno, na osobną audycję, zdecydowanie. No ale no, jeżeli mówimy gdzieś o w ogóle o najlepszych armiach II wojny światowej, to, to, to absolutnie wojsko polskie w 1939 roku nie będzie tematem tej audycji. No i chyba. Tak e zdecydowanie do to kwestii efektywności wojska polskiego w 1939 roku i przyczyn naszej klęski w 1939 roku, to bez wątpienia wrócimy. No dobrze, Norbert, no, pokazaliśmy, że nie boimy się trudnych tematów. Tradycyjnie zapraszam naszych słuchaczy do, na naszą stronę na Facebooku, gdzie warto zajrzeć, żeby chociażby poczytać o różnych ciekawostkach dotyczących tematów naszych podcastów. No i chyba to już wszystko. Dziękuję Ci Ślicznie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję.